Dzień dobry Państwu, mam tremę, mam dzisiaj dwóch gości, zacznę od pierwszego. Dawid, ile masz lat? 13. Przyjechałeś dość szybko, skąd? Z Holandii. Dlaczego? Bo ja z moim tatą zostaliśmy z dyski motowej. Dyskryminowani, tak? Tak. Ale co się stało, że musiałeś szybko się z Holandii ewakuować z ojca? Bo chcieli mnie zabrać do jakiejś rodziny. Kto? Rząd. Czyli ten, jak ten ośrodek się nazywa? Powiedz to po holendersku, bo ty zdaje się lepiej mówisz po holendersku niż po polsku. Gemeente. Aha. Gemeente. Jesteś obywatelem holenderskim? Nie. Tylko polskim? Tak. Okej, Dawid, powiedziałeś o dyskryminacji. Tak. Co się stało? No, kiedyś ten, dokuczali mi w szkole. Dlaczego cię dokuczali? No, bo byłem Polakiem, byłem biały. Aha. I dlatego się... A nauczyciele reagowali, czy nie? Nie. Dobrze. Tylko do mnie krzyczali. Dlaczego? No, też nie wiem. No i co? I zdenerwowałeś się i co dalej? No, to ja powiedziałam, że już nie chciało mi się żyć tak dalej. Z powodu tej dyskryminacji, tak? Tak. I w efekcie co się stało? No, a ty przyszła taka pani żyje w Teherzyn, to też takie, że pomogę rodzicom i tak dalej i dziećmi. No, i chcieli mi pomóc, ale robili dwa razy gorzej. Mhm. Czyli? No, przez nich kontrolę i tak dalej, czy nie. Bo zakończyli tato, mój tato musiał też wziąć wolno i tak dalej. I no, i ty chcieli mi zabrać, bo tato podniósł jakby głos do nich. Aha, i chcieli zabrać cię? No, z moją siostrą. Gdzie? Nie. Aha, czyli po prostu chcieli się zabrać od ojca. Tak. Ty masz swój dom w Holandii cały? No, mam tutaj w Polsce, tutaj w Holandii, no. Ale kolegów, przyjaciół masz gdzie? Tak, w Holandii. W Holandii. I dla ciebie przyjazd do Polski teraz to jest przyjazd na całkowicie nowe środowisko. Jakby. Też mam parę kolegów, tylko dwóch. Tylko dwóch? Tak. Okej. Okay. Dobrze, Dawid. A jak myślisz, poradzisz sobie w Polsce? Nie, ja spróbuję. Poradzisz. Każdy Polak sobie poradzi. Dobra, trzymaj się. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Teraz czas na ojca Dawida, czyli Irka. Cześć, Irek. Cześć. Irek, wczoraj w trybie pilnym ewakuowałeś się z Holandii. Tak. Dlaczego? No, dlaczego musiałem się ewakuować? Po prostu holenderskie instytucje zaczęły za bardzo ingerować w moje życie, w wychowanie moich dzieci. Było duże prawdopodobieństwo, że dzieci zostaną odebrane lub do jakiegoś ośrodka, lub do jakiejś rodziny zastępczej. Było duże prawdopodobieństwo, czy to tak, już było bardzo duże. Dlaczego to było bardzo duże? Dlaczego uważasz, że było takie prawdopodobieństwo? Komunikowałem się z jedną osobą, która pomaga Polakom w Holandii, która jest bardzo długo w Holandii, która zna holenderskie przepisy, treści wysyłanych listów do rodziców i po prostu ostrzegła mnie, że może być taka sytuacja, że mnie dzieci od razu odbiorą. Jak przyjechałem tutaj do Polski, okazało się, że ja miałem rację, że to była najlepsza decyzja. Dlaczego? Wyjeżdżałem, nie byłem pewny, do czego tyczy się to spotkanie. Po przyjeździe tutaj moi znajomi wykonywali telefony właśnie do Gemeente Den Haag, do Centrum Jotengazin, Centrum Młodzieży. I to są takie centra opieki, teoretycznie opieki nad rodziną, pomocy rodzinie. Pomocy rodzinie, w cudzysłowie, to nie ma nic wspólnego z pomocą. Dobrze, okej, okay, to tłumaczę i zamówię, wszyscy znają holenderskie oczywiście. Janusza nie zna. Okej. Okay. No i dowiedziałem się, co było przyczyną, że
aż tak bardzo zaczęli się mną interesować. Co? Fałszerstwo. Dobrze. Twój syn powiedział coś o prześladowaniu w szkole. Od czego się zaczęły twoje przygody z tą instytucją? Dokładnie. Mieszkam w dzielnicy. O, mieszkają tam różne narodowości. Polaków jest bardzo mało. Mój syn jako jedyny jest, no jeden z nielicznych, może nie jedyny, ale jest mam kilku białych dzieciaków. Był prześladowany tam. Mój syn przychodził ze szkoły, nieraz zapłakany. Mówił, że go tam biją, że go prześladują. Dlaczego? Na jakim? Bo jest Polakiem. Tylko dlatego? Tylko dlatego. Że jest Polakiem? Tak. A nauczyciele w szkole? Nauczyciele w szkole. Ja stanąłem pod szkołą, siedziałem w aucie, przyglądałem się, jak sytuacja wygląda, bo dzieci wiadomo, jak te dzieci czasami fantazjują, czasami zmyślają. I widziałem, że faktycznie kilku chłopaków zaczepia Dawida. Oczywiście poszłem razem do nauczycielki, rozmawiałem z nauczycielką. Odniosłem takie wrażenie, jakby nauczycielka krzyczała na Dawida. Czyli co, uznali, że to jest wina Dawida? Tak. No widocznie uznali, że to jest wina Dawida, bo po głosie słyszałem, że nauczycielka podnosiła na niego głos. Podnosiła na niego głos. Mało tego. Z tymi, którzy prześladowali mojego syna, nie zrobili nic. Dobrze. A jaki był efekt tej interwencji? Efekt był taki interwencji, że po roku czasu mój Dawid w szkole nie wytrzymał i w stresie powiedział, że nie chce mu się żyć. I co zrobiła szkoła? Szkoła poinformowała Centrum Jugendgesin. Okej, czyli to centrum. To centrum właśnie młodzieży i rodzin. Ale ku mojemu zaskoczeniu to centrum nie zainteresowało się w ogóle szkołą. Tam, gdzie powstał problem. Mój syn nigdy nie powiedział, że ma problemy z ojcem. Zawsze mówił, że ma problemy w szkole. Dobrze, ale co zrobił to centrum? Centrum Jugendgesin zaczęło mnie prześladować. Na początku nie wiedziałem jeszcze, że to jest prześladowanie. Przychodzili do mnie, umawiali się na spotkania, wyzwaniali, twierdzili, że oni chcą pomóc, prawda? Ale po jakimś czasie zorientowałem się, że są bardzo bardziej natarczywi. Pomocy oczywiście żadnej nie było. Na czym ta natarczywość polegała? Na czym? Na wyzwanianiu do mnie, kiedy byłem w pracy, na umawianiu się na spotkania, gdzie musiałem przychodzić po prostu, bo gdybym nie przyszedł, to zaraz by złożyli na mnie skargę. A jak musiałeś przychodzić, to wtedy musiałem się zwalniać z pracy? Tak. Czy oni o tym wiedzieli? Tak, wiedzieli, bo ich informowałem, bo moje ostatnie rozmowy z nimi były takie, że ja po prostu miałem dość tego i powiedziałem, że ja więcej nie będę do nich przychodzić na spotkania, bo przez rok czasu marnujemy czas. Dawid poszedł do innej szkoły, już poszedł do koleżu. Nie ma problemów tam z kolegami, nie ma problemów z nauką. No i powiedziałem, że po prostu kończę z nimi współpracę, żeby dali mi święty spokój, że ja po prostu muszę się zająć wychowaniem dzieci. Ja mam inne spotkania, ja muszę iść z dziećmi do lekarza. Kiedy są chore, muszę chodzić do dentysty, muszę chodzić do okulisty, prawda? A przez rok czasu oni nie zrobili nic, nie pomogli mi, a wręcz przeciwnie, ich pomoc stała się dla mnie uciążliwa. No i? No i potem złożyli na mnie skargę. Gdzie? Do Chmenty. A co to jest Chmenta? Chmenta to jest Urząd Miasta. Do Urzędu Miasta. Tak. Okay. Złożyli na mnie skargę, ale chciałbym jeszcze powiedzieć... A co było w tej skardze? Chciałbym jeszcze powiedzieć, bo mam to nagrane na dyktafonie. Nigdy to centrum nie powiedziało, że jestem złym ojcem. Nigdy. Dobrze. To teraz ja zadam pytanie. Może biłeś dzieci? Może ktoś doniósł, że bijesz dzieci? Że krzyczysz, że przychodzisz pijany? Nie. Ja w ogóle alkohol nie piję, w ogóle nie ma żadnych nałogów. Dzieci się nie skarżyły na siebie? Nie, absolutnie. Nigdy nie powiedziały złego słowa na mnie. Nie były żadnych awantur domowych? Nie było żadnych awantur. Policja też to wymaga? Nie, absolutnie. Nie było żadnej policji? Nie było żadnej policji. Ja to wyjaśnię, że Irek jest w Holandii, tam prawie zaczął swoje nowe życie, bo tutaj został prawie że bezdomnym też z racji różnego rodzaju układów państwowych. Ale nie będziemy wchodzić w jego historię życia, bo to nie o tym jest ten program. I tam ma prawie wszystko. Kupione mieszkanie, pracę, całą strukturę, jak widać było po mojej rozmowie z Dawidem. Dzieci też tam się czują jak u siebie w domu, jak w swoim własnym środowisku. Dokładnie. Dobrze. To teraz dojdźmy, a może to ktoś z rodziny matki dzieci? Nie, absolutnie. Jesteś pewien? Jestem pewien. Jestem pewien, bo moja znajoma
z klubu Gazety Polskiej dzwoniła w tej sprawie do Chemente, no i dowiedziała się, niechętnie powiedzieli, ale powiedzieli tam, że ktoś złożył donos. Kto? Na mnie. Od razu wiedzieliśmy kto. Zadzwoni... Czyli ta instytucja. Ta instytucja. Okej, okay, no ale dobrze. Czy ta instytucja, bo mówiliśmy, można tu zaryzykować, bo to samo Dawid powiedział, może nie tym językiem, jakim ja mówię, i też, że Dawid był prześladowany w szkole na plenę rasową. Tak. Tak. A nauczyciele? Dokładnie. A nauczyciele? Przecież nauczyciele też nie są rasy swoich uczniów, jeżeli już mówimy w tych głupich kategoriach. Nie są. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak jest, ale Polacy są najbardziej prześladowani w Holandii. A ci pracownicy tego ośrodka, to też są jacyś kolorowi, cudzoziemcy, czy to Holendrzy. Są rodowici Holendrzy? Rodowici Holendrzy. Okej, okay, a powiedz mi, jak długo trwała twoje pierwałki, twoje walki z tym, z tym centrum? Około roku czasu. Około roku czasu. Tak, dopóki no wszystko było natarczywe, było uciążliwe, prawda? Nawet posuwali się do szantażów, prawda? Na czym polegał ten szantaż? Na czym polegał ten szantaż? Jeżeli ja do nich nie będę przychodził, to oni skierują sprawę wyżej i będę miał problemy. Czyli tak ci mówili? Tak. No to chciałbym jeszcze powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, że wcześniej przy spotkaniach nikt mi nie zarzucał, że jestem złym ojcem, ale donos, tego donosu nie widziałem, ale donos ponoć był straszny. To znaczy co według niego ty robiłeś? Nie wiem. Dopiero mój adwokat skontaktuje się z... Ja, nie dali ci nawet tego przeczytać. Mam spotkanie umówione w czwartek. Czyli wracasz do Holandii? Tak, muszę wrócić. Ja tam mam dom, ja tam... Sam czy z dziećmi? Nie, sam. Wracam sam, absolutnie. Dzieci A dzieci? Tutaj. Dzieci muszą zostać w Polsce. Z kim? I pewnie już nie wrócą. Z kim? Z matką. To jest oczywiście dla dzieci bardzo duże przeżycie, może trochę mniejsze niż zabranie go od ojca, którego niewątpliwie kochają. Ja to, proszę Państwa, sprawdziłem rzeczywiście. Wszyscy znajomi Irka, a Irek nawet nie wie, ilu ma tych znajomych i nie wie, z kim ja się też kontaktowałem, potwierdza idealnie, że Irek nie pije, jest wzorowym ojcem, normalnym takim jak wielu. Dzieci się uczą, dzieci są grzeczne, ułożone. I że rzeczywiście Dawid miał kłopoty w szkole z tego, że był po pierwsze Polakiem, po drugie białym, a po trzecie chrześcijaninem. I nauczyciele, również Holendrzy, rodowici Holendrzy, nie reagowali na to wszystko. I Dawid po zmianie szkoły rzeczywiście poprawił się jego zarówno stan psychiczny, jak i wyniki w nauce. On mi nawet mówił, że ma tam same dziewiątki, dziesiątki, czy jakieś ósemki, dziewiątki. Ja nie wiem, jakie są stopnie w szkole, bo mam nadzieję, że u nas to... Od 1 do 10. Mam nadzieję, że u nas tyle nie będzie. No ale i Irek interesuje się dziećmi, nie zaniedbuje dzieci. Mimo, że pracuje, mimo, że tam ma własne interesy i jest uczciwym członkiem zresztą społeczeństwa holenderskiego. W tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. A Irek, jeszcze jedno, wrócimy. Powiedz, co było z tym z Facebookiem. Kiedyś, 2 lata temu chyba, Dawid miał 11 lat, ktoś zaczepił mojego syna na Facebooku. Jakiś facet, dorosły, około 50, po 40. Mm-hmm. I wypytywał mojego syna o różne rzeczy. A na Facebooku Dawida widać, że to jest dziecko. Tak, widać, że to jest dziecko. Miał zdjęcie profilowe jako dziecko, jako widać, 11-latka można odróżnić od dorosłego człowieka, prawda? No i facet go wypytywał o różne rzeczy, z kim mieszka, gdzie mama, gdzie... No różne takie... Mm. Ja dużo nie myśląc poszłem na policję. Zgłosiłem to policji. Policja się w ogóle nie zainteresowała. No właśnie, no właśnie. Przy tym zagrożeniu pedofilią i zagrożeniu właśnie wykorzystywaniem dzieci, policja, nawet polska policja reaguje dość szybko. Dokładnie. Natomiast holenderska policja, jak widzę, uznaje to za coś normalnego. Dobrze. Rzecz jeszcze jedna w tym wszystkim. Dla mnie najbardziej szokująca. Bo proszę Państwa, zarówno Irek, jak i jego dzieci są tylko obywatelami polskimi. Tylko i aż obywatelami polskimi. Nie mają obywatelstwa holenderskiego i nigdy nie występowali obywatelstwa holenderskiego. Nie, absolutnie. Zawsze byłem Polakiem i...
I swoje żoło, teraz tam nigdy właśnie. Czy miałeś jakąkolwiek pomoc prawną, czy pomoc merytoryczną od polskiego konsulatu? Nie. Miałem kiedyś teoretycznie pomoc od byłej pracowniczki ambasady polskiej. Zakończyła tym, że kazała mi pójść na ugodę. Ale ugoda z tą instytucją, która po prostu posuwa się do oszustw, do... No tak, mogłaby być ciężka. I tak powiedziała pracowniczka była polskiego konsulatu, tak? Tak, no ona dobrze wiedziała, że z nim się na ugodę... Ale czy wy Polacy w Holandii w jakichkolwiek kłopotach czujecie pomoc? Nie, absolutnie, żadnej pomocy nie ma. Ja dzwoniłem kiedyś do ambasady, bo na Facebooku ktoś zamieścił wpis zły o Polakach. Ambasada nie zrobiła nic. Ale w sprawach takich zwykłych, prywatnych, bo do nas dochodzą tu słuchy, że Polacy są oszukiwani, Polacy są wykorzystywani w Holandii. Czy ambasada, w tym momencie konsulat, bo konsulat jest odpowiedzialny za te sprawy, reaguje? Znaczy każda pracownika dyplomatyczna. Ja sam kiedyś miałem problem z jedną z agencji pracy, z której uciekłem z moją byłą partnerką, bo po prostu byliśmy tam tak okradani, tak oszukiwani. Dzwoniłem do ambasady, ambasada nie pomogła nic. Ambasada nam tylko kazała zwrócić się do holenderskich instytucji, które mnie daleko okradali Polaków. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że obywatel polski, tylko i wyłącznie obywatel polski, jest za granicą sam. To jest kolejny przypadek, o którym Mirek mówi, dość tragiczny, ponieważ urząd holenderski nie zabiera dzieci, nie chce zabrać dzieci obywatelowi holenderskiemu, jakiemuś z jakichś tam powodów, może uzasadnionych, może nieuzasadnionych, ale zabiera dzieci obywatela polskiego i zabiera obywateli polskich. Z tego co słychać, Irek jest sam. Irek musi ponieść koszty. Nie dostanie pomocy prawnej z konsulatu, bo go to nie interesuje, bo konsulatu to nie interesuje. Musi wynająć adwokata. Tak. I ten adwokat holenderski będzie działał w jego obronie. Natomiast co się dzieje z państwem polskim? Gdzie jest NSZ? Proszę Państwa, wyobraźmy sobie taką sytuację, że w takiej samej, taka sama historia, takie same szkody spotykają obywatela na przykład Czech, żeby już nie mówić o Stanach Zjednoczonych czy Niemiec, ale zdaje się, to jest niemożliwe, żeby Holendrzy tak zareagowali w stosunku do obywateli niemieckich czy obywateli Stanów Zjednoczonych, bo prawdopodobnie Biały Dom zrobiłby taki rejwach na cały świat, że prędko by się z tego wycofali. Ale nawet obywatela Czech, obywatela Słowacji, obywatela Węgier. Tamte placówki by zadziałały. Tutaj? Tak, dokładnie. Tamte by zadziałały, tutaj nie. Nawet moi znajomi twierdzą innych narodowości, na przykład tureckie, że Polacy są najbardziej wykorzystywanymi pracownikami w Holandii. Czy placówka o tym nie wie, czy wie? Mi się wydaje, że jednak wie. Wie. Przychodzą najprawdopodobniej dużo skarg. Tak. Okej. Okay. Jak widzisz dalej przyszłość? W tej chwili nie wiem, no na pewno wszystko jedno, czy wygram sprawę w sądzie, czy nie wygram. No dzieci do Holandii już nie wrócą, bo po prostu nawet jak wygram, boję się, że mogą jednak zabrać. Holendrzy się czują bezkarni. Holendrzy się czują bezkarni, proszę Państwa. Holendrzy się czują bezkarni wobec Polaków, ponieważ tych Polaków nikt nie broni. Dokładnie. I tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Krótsza audycja. Chciałem przedstawić pewien problem, trochę szerszy, problem systemowy, bo uważam, że tutaj naprawdę system ochrony polskiego państwa nad polskimi obywatelami nie działa. Nie wiem dlaczego, to nie jest moja sprawa, ale warto by było jednak, żebyśmy też o tym pomyśleli. Mam nadzieję, że Dawid, fajny chłopak, zaaklimatyzuje się w Polsce, a generalnie mam nadzieję, że Holendrzy w końcu zrozumieją, że nie można bezkarnie zabierać dzieci na podstawie wydumanych problemów. Zrozumiemy, że się na nich to wymusi. Jeśli się to na nich wymusi. Okazuje się, że w Holandii najważniejszy jest system, czyli dziecko wpada w system i przestaje być własnością rodziców. Oby u nas nigdy tak nie było. Dziękuję Ci, Irek. Dziękuję Piotrze. No. Dziękuję Państwu. Dziękuję ślicznie. No... Kiedyś ten, dokuczali mi w szkole. Dlaczego cię dokuczali? No bo byłem Polakiem, byłem biały.